Państwa gośćmi jest pani Magdalena Bosowska, członek zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Wiśle. Dzień dobry. I pani Magdalena Krużołek, przewodnicząca zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Cieszynie. Dzień dobry. Dzień dobry. Tematem naszej dzisiejszej rozmowy jest przemoc. O tej przemocy właśnie będziemy rozmawiać. I może takie pierwsze pytanie na rozgrzewkę, na dobry początek. Kiedy mówimy o przemocy i jaka jest różnica pomiędzy przemocą, konfliktem a agresją? Jeżeli chodzi o przemoc, jest to takie działanie, które może być jednorazowe albo wielokrotnie powtarzane, które przy użyciu przemocy fizycznej, psychicznej, bądź seksualnej, bądź ekonomicznej wywiera wpływ na drugą osobę bliską, bądź partnera, bądź osobę zależną od danej osoby. Jest to taki wpływ, który również odbiera sprawczość tej drugiej osobie, wywiera taki nacisk na tą osobę, odbiera jej siłę do wszelakich innych działań, jak również wpływa na to, że to działanie nie ma, w tym działaniu nie ma poszanowania godności tej osoby i są zaburzone wszystkie prawa tego człowieka. Jeżeli chodzi o przemoc, o agresję, o konflikt, no tutaj są zasadnicze różnice, ponieważ konflikt no to jest wtedy, kiedy mamy dwie strony, jest jakaś sprawa do rozegrania, natomiast w konflikcie mówimy o równości sił. Jednocześnie i jedna strona, i druga strona ma równe szanse do wygrania i to wszystko się dzieje w poszanowaniu godności i praw człowieka. Jeżeli mówimy o agresji, tutaj tego poszanowania tych praw i tej godności już nie ma. Jest intencjonalność tych zachowań agresywnych. Nie ma poszanowania praw człowieka. Czyli tak samo możemy mówić, że i konflikt, i agresja ma równoważność tych sił, natomiast wiadomo, że konflikt jest z poszanowaniem praw, a agresja wręcz przeciwnie, jest nacechowana bardzo negatywnie i bardzo emocjonalnie. Natomiast jeżeli mówimy już o przemocy, to w przemocy nie ma poszanowania praw, jest wyrządzanie krzywdy, jest wyrządzanie bólu, natomiast nie ma równowagi siły. Zawsze jest osoba, która jest silniejsza, która jest ponad tą osobą, która doznaje przemocy i ta osoba zawsze dąży do tego, żeby kontrolować, żeby mieć sprawczość właśnie nad tą drugą osobą. Gdzie szukać pomocy, jeżeli w rodzinie jest ta przemoc? Jeżeli chodzi o miasto Cieszyn, to mamy tutaj bardzo szeroko rozwinięty wachlarz instytucji, które udzielają pomocy. Zresztą bardzo podobne instytucje są również w pozostałych gminach naszego powiatu. Jeżeli mogłabym się odnieść, no to głównie jest Powiatowy Ośrodek Wsparcia tutaj w Cieszynie, który się mieści dla osób doznających przemocy w rodzinie. Tam może się zgłosić każda osoba, która doznaje tej przemocy. Przy każdym ośrodku bądź gminie działa zespół interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy, który zajmuje się problematyką przemocy, prowadzeniem procedury niebieskie karty. Także tam jak najbardziej można się udać. Jednocześnie można również zgłosić się do ośrodka pomocy społecznej. Każdy pracownik socjalny udzieli informacji, udzieli wsparcia, gdzie dalej taka osoba może się udać. A poza tym każda osoba, która doznaje przemocy, może skorzystać z pomocy policji, ośrodka zdrowia, szpitala,
nawet udać się do szkoły swojego dziecka, czy jeżeli dotyczy to ta przemoc dziecka, to dziecko również może zgłosić to swojemu wychowawcy, swojemu jakby no zaprzyjaźnionemu, zaprzyjaźnionej dorosłej osobie, w której widzi, że ma wsparcie. Także tutaj tak naprawdę każda osoba, która doznaje przemocy, może szukać wsparcia w każdej innej osobie, do której ma jakiekolwiek zaufanie. Czy w czasach pandemii, teraz w tym trudnym czasie, tych przypadków związanych właśnie z przemocą jest więcej? Jeżeli chodzi o miasto Cieszyn, to był taki delikatny skok przypadków niebieskich, procedur niebieskich kart w zeszłym roku. Natomiast statystycznie porównując inne pozostałe wcześniejsze lata, nie widzimy aż tak dużego wzrostu, jeżeli chodzi o procedury niebieskie karty. One się utrzymują na takim samym poziomie jak w latach poprzednich. Kiedy widzimy, że faktycznie dana rodzina jest dotknięta przemocą i nie reagujemy, to też grożą nam jakieś konsekwencje, właśnie dla konsekwencje dla osób, które nie reagują na tą przemoc? Tak, według kodeksu postępowania karnego przemoc jest w katalogu przestępstwa, więc każda osoba, która poweźmie informacje na temat przemocy, czyli jeżeli ktoś dostaje przemoc i tego nie zgłosi, za to są konsekwencje zgodne z kodeksem postępowania karnego. Mamy społeczny obowiązek, żeby reagować na taką przemoc, reagować, informować przede wszystkim policję, prokuraturę. To samo się też tyczy instytucji państwowych i samorządowych. One również mają obowiązek zgłaszania i informowania prokuraturę i policję na temat powziętych informacji właśnie, które dotyczą przemocy. Czyli jeżeli w przedszkolu, w szkole czy w pracy tam dziecko, tutaj pracownik zgłasza, że doświadcza przemocy i wiemy z góry, że ta osoba nie ma siły bądź nie może, tak jak wobec dziecka nie ma możliwości, żeby samemu zgłosić, iść na policję czy na prokuraturę, wtedy ta instytucja ma obowiązek zgłosić to właśnie, no tą przemoc tak naprawdę. To jest obowiązek nasz. A czy pojawiły się jakieś nowe rozwiązania w ostatnim czasie, jakieś nowe możliwości w przeciwdziałaniu tej przemocy w rodzinie? Tak. W zeszłym roku była nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w listopadzie, gdzie najważniejszym takim punktem dla nas, dla osób, które pracują na co dzień w tym wymiarze przemocy, jest natychmiastowa izolacja sprawcy, czyli tak zwanej tej osoby, która stosuje przemoc. Te uprawnienia nabyła policja i policja podczas interwencji, kiedy wykaże, że ta dana osoba stosująca przemoc zagraża życiu bądź zdrowiu domownikom czy innej osobie zależnej, wtedy może wydać nakaz natychmiastowego opuszczenia lokalu mieszkalnego i wydać zakaz zbliżania do tej osoby. Taki zakaz jest jakby trwa 14 dni i przez te 14 dni osoba ma możliwość w spokojnej atmosferze szukać pomocy, czy właśnie skorzystać z pomocy instytucji, które pomagają zatrzymać tą przemoc. Wówczas, jeżeli ta osoba stwierdzi, że dalej jakby chce w tym kierunku działać, no bo nie zawsze to tak funkcjonuje, że jeżeli my usuniemy, znaczy jeżeli policja usunie sprawcę, nie zawsze jest tak, że ta osoba już nie wraca. Znając tutaj cykl przemocy, no tutaj byśmy musieli się, że tak powiem, więcej troszeczkę
rozmówić na ten temat, jeżeli chodzi o cykle przemocy, no to często te osoby stosujące przemoc wracają do domów, znowu jest pewien spokój przez pewien czas, potem jakby sytuacja się powtarza. Natomiast jeżeli ta osoba stwierdza, że mówi, że już jest dość, że to już jest koniec, że mówi właśnie stop tej przemocy, wówczas ma możliwość wniesienia też do prokuratury o przedłużenie tego zakazu zbliżania, wniesienie zawiadomienia do prokuratury i jakby dochodzenia do swoich praw i jakby odbudowania swojego poczucia godności i szacunku. Chciałabym teraz poruszyć temat tego zespołu interdyscyplinarnego, o którym Pani już wspomniała. Co to jest za zespół interdyscyplinarny? Jaka jest jego rola? By Panie mogły nam jeszcze to wytłumaczyć. Artykuł 9a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie mówi o tym, że gminy podejmują działania w ramach zespołów interdyscyplinarnych i te działania mają przeciwdziałać przemocy w rodzinie. Czyli każda gmina ma zespół interdyscyplinarny. Tak, wójt, burmistrz lub prezydent miasta powołuje zespół interdyscyplinarny, w ramach zespołu tworzą się grupy robocze i tak naprawdę w skład takich zespołów interdyscyplinarnych wchodzą przedstawiciele ośrodków jednostek pomocy społecznej, oświaty, policji, służby zdrowia, organizacji pozarządowych, kuratorów, prokuratorów, oraz przedstawiciele innych instytucji, którzy działają właśnie na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W czasach pandemii jak te zespoły działają? Jest to zależne też od tego, jakimi salami czy możliwościami dysponuje dany ośrodek. Niemniej jednak w Wiśle mamy na tyle dużą salę, że możemy prowadzić spotkania grup roboczych, zachowując dystans, zachowując reżim sanitarny. Robimy spotkania zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych i stacjonarnie, i hybrydowo, czyli część osób może być online, część osób jest obecna na sali i w takim dwuwymiarze prowadzimy nadal działania, ponieważ przemoc jest ważnym tematem, dotkliwym dla osób, które doznają jej i trzeba temu przeciwdziałać. Ta rola takiego zespołu właśnie interdyscyplinarnego jest bardzo ważna. Można wypracować jakieś konkretne rozwiązania. Tak, zdecydowanie układamy indywidualny plan działania dla osoby, która jest dotknięta przemocą i to wypracowujemy razem z tą osobą. To nie może być nasza nadinterpretacja, czy nasza chęć naprawienia tej rodziny, czy wizja tego, jak powinni funkcjonować w sposób taki dobry dla nich. I tutaj skłaniamy się zawsze ku temu, żeby to osoba miała pomysł na rozwiązanie czy na swój plan. Natomiast w ramach procedury niebieskiej karty uruchamiane są grupy i tu procedura komasuje i intensyfikuje działania wszystkich specjalistów, którzy są tam powołani, po to, żeby nie rozpierzchała się ta nasza pomysłowość, czy intencjonalność, czy możliwość, tylko żeby właśnie w jednym takim miejscu i w jednym takim nurcie działać na rzecz tej osoby. Mhm. No Pani wspomniała tutaj o tej niebieskiej karcie, słów kilka też bym prosiła, jak tutaj wygląda cała ta procedura związana z niebieską kartą, bo może nie każdy wie. To jest dobre narzędzie, o ile jest dobrze wykorzystywane i dobrze stosowane, tak? Jeżeli tam rzeczywiście działa sztab ludzi, którzy zostają powołani, to ma to naprawdę sens i ma to efektywność wysoką. Tam jest cały zespół specjalistów, którzy mówią i podpowiadają o formach, które dają siłę przede wszystkim osobie, która doznaje przemocy, wspierają ją w rozwiązaniu tego problemu. I tam mamy do dyspozycji, czy też możliwość właśnie podpowiedzenia i skierowania do psychologów, do terapeutów, do prawników, do specjalistów, którzy naprawdę będą pracować na to, żeby ta osoba znalazła to rozwiązanie. Jak to wygląda statystycznie, jeżeli chodzi o ilość założonych niebieskich kart w ostatnim czasie?
W ostatnim czasie u nas delikatny wzrost, niemniej ten poziom się utrzymuje na przestrzeni ostatnich kilku lat, to jest między 20 parę do 30 procedur rocznie. Jeżeli chodzi o Cieszyn, to tak od około 4 lat jest to taka stała liczba, około 70 założonych czynnych, aktywnych kart niebieskich, plus wiadomo te jeszcze niebieskie inne karty, które są z poprzednich lat, bo to też tak nie wygląda, że jedna karta, która jest w danym roku spisywana, wszczęta procedura, ta procedura nie trwa tylko jeden rok, czy nie trwa jeden miesiąc, ona jest prowadzona tak długo, dopóki rodzina nie zakończy tego planu, który wspólnie był wypracowany. Na tym też polega ta procedura. Tutaj jest pomoc zarówno osobie doznającej przemocy, jak i osobie stosującej przemoc. Także działamy dwutorowo z jednej strony i z drugiej strony, żeby pomóc rodzinie. Mówimy tutaj o przemocy, co to jest przemoc, gdzie szukać tej pomocy, ale jak rozmawiać z taką osobą dotkniętą przemocą, jakie są zasady takiej rozmowy? Ja myślę, że z czasem coraz bardziej dopracowujemy te standardy i w tej chwili ta zasada przede wszystkim poufności, zachowania bezpieczeństwa, stworzenia takich odpowiednich warunków po to, żeby ta osoba mogła poczuć się bezpiecznie w naszym towarzystwie i żeby mogła ujawnić te rzeczy, o których tak naprawdę boi się i wstydzi się mówić na co dzień, tak? Więc tu w tym kierunku idziemy i tak jak mówię, tak jak przemoc ewoluuje i pojawia się kolejna forma zaniedbania, stalkingu, tak? To są nowe formy, które wchodzą i które identyfikujemy. Tak samo w naszej pracy ciągle pojawiają się nowe formy przeciwdziałania tej przemocy. Od ostatnich kilku lat kampania 19 dni przeciw przemocy, tak, która jest ogólno międzynarodową kampanią podejmowaną na rzecz osób doznających przemocy, na rzecz dzieci, które doznają przemocy. No i również konferencja, która była ostatnio organizowana w ramach projektów ministerialnych i środków, które pozyskujemy na to przeciwdziałanie. W ramach tego projektu we wrześniu tego roku odbyła się interdyscyplinarna konferencja pod tytułem Wieloaspektowość krzywdzenia dzieci, gdzie specjaliści pochylali się nad tematyką stosowania przemocy wobec najmłodszych. Moimi gośćmi była Magdalena Bosowska i pani Magdalena Krużołek. Bardzo panią dziękuję.